chyba działa teraz. A, to się tak zoomuje. Ha, tu się oddala. Dobra. Dzień dobry. A, to się nagrywa. Witam wszystkich, ja się nazywam Tadziu. Możecie mi mówić Tadeusz, Szpaleta, czy tam jak tam se chceta. Jestem w ogóle tutaj sobie synem Wiesława Palety, jak wiecie, mojego ojca słynnego, który obecnie ruszył dupę i wreszcie zaczął wam kronikować. Kronikę tutaj z tego PGR-u, tutaj co on tu pracuje. Jakby ktoś nie wiedział, ja jestem właśnie jego obecnie. Ujej, synem. Czyli właśnie, rodzonym synem tutaj naszego, waszego tutaj ukochanego kronikarza. Pewnie teraz tak, moi drodzy, się zastanawiacie, dlaczego ja nagrywam kronikę. Ojca co to jest sprzętem? A no właśnie bym powiedział, że to mi ojca sprzęt, tylko ja tutaj dzięki swoim kontaktom w sumie udało mi się pozyskać taki sprzęt, jak właśnie taką kronikarkę. I dziś... Przypomnę, i dziś zamierzam opuścić wreszcie te miejsce, miejscowość śliwną. Opuszczam rodzinne strony, znaczy w sumie też takich w sumie rodzinnych stron, gdzieś jedziemy do babci, do dziadka. No w sumie to do miejsca, gdzie już już tam w sumie jest dbane, ale nikt tam już nie pracuje ze względu na to, że wiek wiecie swoje robi. I ja dzisiaj właśnie będę tam ruszał, ponieważ założę sobie to może na głowę. Ja dlatego, że chcę opuścić te miejsca ze względu na to, że ja tutaj nie chcę pracować w tym PGR-ze. Ojciec często gadał, teraz to się w ogóle najpierw, tutaj jak wspomnę, udam na pociąg na autobus PKS, żeby to się już tam przetransportować. O, dzień dobry. No, będziemy transportu potrzebowali. No tutaj jakieś samochody stare se stoją. Opuszczam dzisiaj oto te moje wspaniałe strony tutaj, gdzie ojciec pracuje, ze względu na to, że ja najzwyczajniej w świecie nie wiążę przyszłości z tym PGR-em, nie chcę tutaj na nim pracować, nie chcę mieszkać, chciałbym zacząć coś swojego, gdyż uważam, że tutaj ten PGR nie ma przyszłości. O, tutaj to co ojciec, te rzepaki to co chcieli. Nie ma tutaj to przyszłości. Ja bym chciał wrócić tutaj do rodzinnych stron, takich bardziej swojskich, gdzieś indziej. Kurczę, przepraszam, ta kronikarka chyba jest źle ustawiona. Ale to się zrobi. Wrócić do rodzinnych stron i zająć się własnym jakimś gospodarstwem, niżeli tutaj u ojca w tym PGR-ze, bo to w końcu jest państwowy, nie moje. No nie fajnie jest dom państwowy. I to wszystko ojciec nie chciał, żebym szedł, ale ja odchodzę, jestem pełnoletni, mam do tego wszelkie prawo. Dzień dobry, no, mam do tego prawo decydować o swoim losie. No i właśnie zadecydowałem, że dzisiaj opuszczę tę miejscowość na rzecz rodzinnych innych stron, innej wsi, do babci, do dziadku, gdzie właśnie oni tam sobie żyją. Oni już nie prowadzą gospodarstwa ze względu na to, że na wiek dziadek, ile tam w sumie, no na wiek dziadek jeszcze tam pracuje, jeszcze ile może tam daje, babcia też w sumie, ale to już nie jest taki wiek, żeby oni mieli tyle siły, żeby wiecie, mogli cały czas zasuwać, no nie? Dlatego ja, jako ich wnuk, przybędę z pomocą. O, jest u ojca praca, ale chyba dzisiaj ruszyli, bo brama otwarta, o widzę tam, chyba Ursus sobie stoi. No i ostatnio mieli chyba kosić coś tam jeszcze. No nawet nie wiem, może tam wreszcie to zmucili, może nie wiem, nie obchodzi mnie to już za bardzo aż tak. Ja będę się interesował swoimi obecnymi. Tam kombaj stoi, ale tu widać, że kończą, chyba tam powoli ciapać tam już. No niech se kończą. Ja opuszczam teraz te strony. Idę na PKS. O, właśnie, jest tutaj już PKS, tylko muszę się przez krzaki przycisnąć, o tutaj. O, poczekam sobie na autobus w ogóle. O, tu jest śmietnik. Wyrzucimy sobie śmieci. No i poczekamy na PKS. W porządku. Dotarły moi drodzy już kronikarze na miejsce. Tutaj kurczaki już tylko buszują, może aż widać. O, tylko się poroznosiły. Ciepłe kury. No ale cóż, najwyższy czas zaprezentować wam
gospodarstwo dziadków. Tada! Oto gospodarstwo moich dziadków, którzy no, prowadzą sobie to gospodarstwo tutaj. Ruch jest gdzieś tam. Gospodarstwo no, dosyć jak na te czasy, no całkiem ładnie tutaj pradziadek go wybudował. Czyli tutaj jest akurat wybudowane przez pradziadka te gospodarstwo tutaj elegancko. No, dziadziuś ile mógł, załatwił tutaj sobie maszyn, co mógł, to brał. Niektóre niestety to nie są takie jak w PGR-ze. Tutaj zamiast kombajnu to mamy tak naprawdę kosę. O, proszę bardzo, mamy kosę właśnie tutaj, którą jedynie możemy właśnie coś tam ciąć. Dziadkowi udało się załatwić Ursusa T330 z przydziału akurat. To jest ciągnik, który został załatwiony z przydziału z ładowaczem. Akurat to jest fajne, że ten ciągnik jednak tu jest i coś zawsze tutaj popracuje. No cóż, niestety, chociaż ważne, że jest przepa D35, ale co pamiętam, a no taka drewnianka, no jest w miarę coś tu szczelne, ale bez blandeki jednak się też nie obejdzie ze względu na to, że to w końcu są deski, tak? I tutaj jak widzicie, nawet najmniejsza szczelina. O, no i o tutaj jak widać, no i uciekło zboże by. Termicik taki stary. Opryskiwacz, stary. Gadam góry. No stary w sumie to trochę jest, bo w PGR-ze u ojca, no to wieta, to już są takie konkretniejsze sprzęty, już tam najnowsze. No tu jeszcze są te z pierwszych lat, wiecie, 60. takie 50. 60. Tam to już są 70. lata i początki już obecny tam początek 80. No tutaj kosa. Osad, czy tam listwowa kosiarka z pefem rzetu. Też już kupę czasu to ma. No ale jeszcze sprawny, no zawsze coś pokosi taczka. No tutaj pług dziadziuś ma o dwójeczkę do trzydziesteczki akurat coś popracować. No tutaj ta kosa co dziadek chciał, chyba tutaj dziadek coś kosił, bo to powycinane jest. Pająka ma akurat też, to jest z PGR-u od ojca odkupili. Dziadek już odkupił, naprawili go i chodzi sobie. Poznaniak akurat tutaj jest od przydziału, też był ten poznaniaczek. Dobra, trzeba tutaj otworzyć. O właśnie. Tutaj dziadziuś z wioską w sumie zrzucili się na rozrzutnik i ma teraz oczywiście tutaj rozrzutnik do obornika. Beczkowozik tam 30. Proszę też przywiezie te gnojówki czy gnojowicy. No tutaj kultywatorek do 30 takie małe, stare, to jest lat 60. No zabytek można teraz powiedzieć troszeczkę. Znaczy zabytek, no troszeczkę już ma tych lat nabite. 20 coś lat. Mam coś koło tego chyba. Nie wiem, o tu dziadka pole. Łąka mała, no ale jakoś tam jeszcze pracuje. No i tutaj akurat najświeższy tu z PGR-u to talerzóweczka. No i brony, czwórki znaczy się, do trzydziesteczki. I tak naprawdę tyle tutaj dziadek ma. Dziadek tutaj miał jeszcze produkcję zwierzęcą. O pimpuś, dziadka piesek kochany, o zobaczcie jaka psina. Dziadek oczywiście tutaj zajmował się. Tego co pamiętam, produkcją bydła mięsnego i mlecznego. O właśnie, tutaj jest, no teraz jest puste to, bo trzeba zwierzęta będzie pokupować, bydło. No ale to się zakupił, w końcu dziadek już ma swoje lata i nie jest, wiecie, tak w stanie już prowadzić tak dobrze tego oła, szczególnie przy bydle. A tutaj coś jest, coś tam jest miejsca na jakieś bałdy, no. No tutaj trzy pola mamy zaledwie, to jest... No co tutaj, 5-6 hektarów tutaj, co te trzy kawałka, to jest to... Nie jest jakoś... Wielce dużo, to kurwy pouciekały. No ale jakoś tutaj próbujemy, to coś może ruszyć, będę się starał jakieś przydziały łapać i z
od ojca z PGR-u coś łapać, żeby, wiecie, móc troszeczkę wspomóc tutaj sytuację gospodarstwa. Wtedy, kurczę, piórko, wtedy już będzie można lepiej tutaj podziałać coś. Na razie musi być tak jak jest, no nie poradzę. 30 też ponoć dawno już nie była palona, trzeba by było próbować ją uruchomić. Ale myślę, że tutaj na obecnych tutaj kronikach Złotych Łanów będziecie, myślę, że na bieżąco tutaj widzieć, co się dzieje, jaki rozwój będzie. Obecnie z tego co wiem, już po żniwach dziadek skończył żniwa, tu wszystko też. I tu trzeba było się chyba, przydałoby się zająć jednym z polów, bo tutaj one tam dziadek gdzieś ma popląd do zaorania, więc już będę się musiał tym zająć. No i przydałoby się tutaj tą małą łączkę trochę ściąć i zająć się już troszeczkę dla bydła już przygotowaniem. Dobra, sobie tu zamknę tą bramę. No i cóż, ja myślę, moi drodzy odbiorcy, właśnie, moi drodzy odbiorcy, że to będzie na tyle tutaj z tej kroniki. Mam nadzieję, że wam się spodobała. Zapraszam do następnej kroniki, jak ja będę sobie jako już świeżo upieczony gospodarz na dziadkowym gospodarstwie radził sobie i rozwijał bez pomocy ojca. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kronikarzy, i do zobaczenia. Pa, pa.